jakich rad bym sobie udzielił? Bardziej słuchać rodziców i być bardziej chętny do pomocy. Gdybym był bogatszem, cały dzień bym bum, gdybym ja był wielkim pan. Pracy bym się brzydził, gdybym ja był bum, pan, zbudowałbym ja dom najwyższy na świecie, w samym by sercu miasta stał, a schodów by bez liku tam było w nim. Okropnie dużo w górę, w dół, ciut, ciut, i do nieba schody też bym miał, bo sobie tak akurat życzyłbym. Nie miałam jakichś przykrych sytuacji, chyba że złamana noga, ale daję sobie radę. Gdy ci przyjdzie płakać w chwilach, kiedy ja bywałam silna taka, gdy mi brak odchu, spróbuj wstrzymać łzy. Już więcej mi nie muszę, wiesz, co mi się śni. Czuję się dobrze, kiedy śpiewam i kiedy mam okazję pomóc innym. Gdybym mogła cofnąć się w czasie, to na pewno chciałabym się bardziej przyłożyć do nauki. Najwspanialszą rzeczą, która mi się przytrafiła, były narodziny mojego brata. Najgorszą wizytę u dentysty. Całe życie zawieszani na sznurkach cieniutkich, czyim duchem poruszani dla uciech malutkich. Tak tańczymy i śpiewamy, jak nam grają inni. I choć dzieci dobrze znamy, nie jesteśmy już dziecinni. Ludzie mówią,